Dzień dobry Państwu. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam w Zgorzeleckiej Domenie Kultury w kąciku filmowym Piątek z Pan Kinem. Proszę Państwa, w dzisiejszym naszym spotkaniu mam wielką i ogromną przyjemność gościć reżysera filmowego, operatora i scenarzystę Włodzimierza Krygiera. Dzień dobry Panu, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo miło. Bardzo się cieszę, że przyjął Pan nasze zaproszenie i zechciał Pan zagościć w naszym tutaj kinie. Wybrałem na dzisiejsze spotkanie kilka filmów z bogatej Pana filmografii, na które chciałbym, aby Pan odpowiedział mi na kilka pytań, opowiedział Państwu o swojej twórczości i filmach i ogólnie, żeby widzowie naszego kina Pana bliżej poznali, a szczególnie twórczość. Panie Włodzimierzu, tak jak powiedziałem, wybrałem kilka filmów z Pana przebogatej filmografii i pierwszym takim filmem, który chciałbym, abyśmy na jego temat porozmawiali, jest film Wszyscy jesteśmy wymyśleni, film Pana, w Pana reżyserii, film opowiadający o Marku Chłasce, o wielkim polskim pisarzu. I moje takie pytanie od razu, dlaczego o nim, a nie na przykład o Edwardzie Stachurze? Dlaczego Pan o nim zrobił film? Co było jakby tutaj powodem i że Pan... Troszkę to była jakby może nie tyle inicjatywa, ile ktoś mi przypomniał, że zbliża się 50. rocznica produkcji takiego filmu, ewenementu w polskiej kinematografii, 8 dzień tygodnia, który zrobił Alexander Ford. 10 lat po wojnie Polacy, łącznie z zachodnimi Niemcami, produkują film fabularny z Cybulskim i Sonią Ciman. To był naprawdę ewenement, kiedy kontaktów z Niemcami nie było praktycznie żadnych. Jak Sonia wspominała... Ale że... żadnych dlatego, bo Polacy nie chcieli, czy Niemcy nie chcieli? Chyba nikt nie chciał. Chyba nikt nie chciał. Polacy, no wiadomo było, że no, nie ma się czemu dziwić, że po wojnie mieliśmy taki do nich, a inny stosunek. Z Niemcami to by można było na ten temat długo opowiadać, dlaczego tak. No, czasami kaci czują się, nie czują się do końca winni, a winnym się czuć jest strasznie trudno. I tą inicjatywę podjął poprzez troszkę przypadek Alexander Ford, z Braunerem, niedawno zmarłym... Producentem tego filmu. Producentem tego filmu, niedawno zmarłym producentem, przeżył 101 lat. Polskim Żydem z Łodzi, który udało mu się przeżyć wojnę. Nie wiemy do końca, też do końca tego nigdy nie opowiedział, czy ukryli go rzeczywiście polscy chłopi, czy ukrył się gdzieś w Rosji sowieckiej wtedy. Nie wiemy do końca. Miałem o nim robić film, ale nie doszło do skutku z różnych powodów. Za długo na ten temat mówić. I ta inicjatywa, nagle ktoś to rzucił, oni we dwóch to rozmawiali, czy nie warto by razem zrobić film. No i wiele osób w Polsce powiedziało, owszem, czemu nie. Scenariusz był dość ciekawy. Marek Chłasko napisał scenariusz. I było to dokładnie 50 lat prawie 50 lat od momentu produkcji tego filmu. I złożyło się to zbiegło się to na czas po 56 roku, kiedy w Polsce była ogromna nadzieja, a nuż może coś będzie inaczej, nie będziemy tylko pod sowieckim butem. Bo to był ten kontekst bardzo mocno polityczny, prawda? Bo wtedy doszedł do władzy Gomułka. I to była ta nadzieja, tak? To wtedy te dwa lata nadziei. Związana na to rozluźnienie i na nawet nawiązanie stosunków z zachodnimi Niemcami. I jakby po tym wydarzeniu Ford tutaj się do strony niemieckiej, tak? I do tego producenta, tak? Tak. No i doszło do skutku do tej realizacji. Doszła do skutku ta realizacja. Władze kinematografii, właściwie Ford, można powiedzieć, był nieoficjalnym szefem kinematografii w Polsce w 50. latach. Jak się opowiada, chodził jeszcze w mundurze pułkownika. I miał bardzo dużo do powiedzenia w tamtych czasach. Więc ponieważ Gomułka doszedł do władzy, to było krótko po...
po 1956 roku. Więc to porozumienie jakoś doszło do skutku, poza prawie chyba wiedzą do końca Gomułki, bo jak się potem okazało, po zrobieniu filmu, co się w paru fragmentach filmu może Państwo zobaczą, strasznie się zdenerwował i film zatrzymał na wiele lat. I był najdłuższym tak zwanym pułkownikiem. Tak, odleżał swoje. 25 lat. Tak. Zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, oczywiście na temat tego filmu, ja bym poprosił Jacku o fragment, aby widzowie wiedzieli, o czym mówimy, i fragment filmu Wszyscy jesteśmy wymyśleni Włodzimierza Kregiera. Jesteś bardzo autentyczni ludzie, a my wszyscy jesteśmy wymyśleni. Wymyśleni przecież. Ford czuł się ojcem i opowiadania Marka Chłaski, i być może samego Marka Chłaski, no i oczywiście własnego filmu. Alexander Ford przyjechał z Warszawy do Berlina, do mnie, i proponował współpracę. Ja mu na to powiedziałem bardzo chętnie. Ja mam parę obiektów czy pomysłów. Pan też ma, zobaczymy, uzgodnimy, który film możemy robić razem. Ósmy dzień tygodnia, od momentu właściwie decyzji o realizacji tego filmu, zaczął obrastać w rozmaite legendy. Ja musiałem podpisać, że nie będę sprzedawać tego filmu za granicą, tylko w niemieckich stronach, gdzieś mówi się po niemiecku. Ja to podpisałem. Dlaczego stało się tak, że właśnie trzeba było zapłacić haracz, bo to był właściwie haracz. Potem jak myśmy mieli powodzenie w Wenecji, tośmy mogli bardzo dobrze sprzedać film, bardzo dobrze. I pytali się o to, żeby chciał kupić. Hiszpania chciała kupić, z Brazylii chciała kupić, w Anglii chciała kupić, i Amerykę, tak art kino, znaczy artystyczne kino. A ja musiałem powiedzieć, niestety, ja nie mam praw, prawa ma polski partner. Była to kwota 65 tysięcy marek, tylko dlatego, żeby wstrzymać w ogóle jakiekolwiek projekcje ósmego dnia tygodnia. Film miał być zaprezentowany w Cannes. Grałam w filmie francuskim, który też tam pokazywano, i dlatego też tam wtedy byłam. Film Ósmy dzień tygodnia nie dotarł. Gomułka zabronił. Pan W.G., kiedy kolaudacja była naszego filmu Ósmy dzień tygodnia, po obejrzeniu go powiedział: kto wam pozwolił kalać imię Polski i z takim partnerem jak Niemcy Zachodnie? Fragment filmu Wszyscy jesteśmy wymyśleni. Panie Włodzimierzu, tutaj występuje dużo sław aktorskich z polskiego kina i między innymi żona Chłaski, Marka Chłaski, pani Sonia Zimen. Ciman, przepraszam. Czy był problem z nią, do niej dotarcia i uzyskania zgody na wzięcie udziału w pana filmie? W zasadzie zupełnie nie. Sonia Ciman była dość otwartą osobą. Chyba duże znaczenie miało również to, że jak żeśmy ją poznali, i to nie było jak gdyby tylko nasza opinia, powiedzmy mojej żony, która jest współscenarzystą również tego filmu. Bez niej ten film by również nie powstał. Że zauważyliśmy, że ona mimo prawie 50 lat, znaczy 40 lat od śmierci, niemalże 40 lat od śmierci Chłaski, mieliśmy wrażenie, że Sonia Ciman nadal kocha Marka Chłaskę. A pomimo tego, że już jest zupełnie w innym związku. Niewątpliwie Marek Chłasko był atrakcyjnym mężczyzną, podobał się wielu kobietom i to też pewnie miało być może jakieś znaczenie. I wspomnienie, robienie filmu, gdzie gdzieś tam jest pewna część tego filmu o Marku Chłasce, była dla niej, mam nadzieję, pewną przyjemnością nawet. Ona już obejrzała ten film po skończeniu? Tak, oczywiście. Tak? Była bardzo zadowolona z efektu. Tak? Tak. Że efekt końcowy, absolutnie. Który chciał pan uzyskać, taki jest po prostu, że nie, absolutnie. Też się podobał.
Dobrze, a wobec tego... Było chyba, miałeś pytanie, dlaczego pan miał pytanie, dlaczego Chłasko, a nie na przykład Stachura, słyszałem, że coś takiego... To już takiego... było na początku, było zadałem to pytanie, także tak. Pan już na nie odpowiedział, że akurat to się zbiegło z rocznicą filmu... Po 56 roku. Tak. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, to nie jest film wyłącznie o Marku Chłasce i o 8 dniu tygodnia. Ten film się rozbudował do opowieści o czasach po 56 roku, że była taka nadzieja i tam jest wiele innych aspektów tego filmu. Nie tylko, nie tylko o Marku Chłasce, całość. Nie tylko o Soni Simon. Mhm. Są inne historie, jak działał polski episkopat, żeby do jakichś kontaktów doszło. Jak działali Niemcy, jak działali biskupi niemieccy. Czyli ten film jest bardzo wielowątkowy. Są, bo w tym filmie generalnie ten temat są trzy wątki. Ten temat jest w tym filmie jest jak najbardziej... omawiany. Tak? Tak, sposoby tak. Nawiązywania kontaktów. Jeżeli nie ma środków dyplomatycznych, korytarzy, nie ma ambasad, czy to niemieckiej w Polsce, czy polskiej w Niemczech, wobec ktoś gdzieś musiał tym kontaktom służyć. I próbowano jakieś kontakty nawiązać. No, jak w filmie mówi, też już nieżyjący arcybiskup chyba Wesoły mówi, zapytał się... On sam się spotykając się gdzieś tam w Watykanie spotkał kardynała Wyszyńskiego i mówi, no i jak to tam z tymi Niemcami, arcybiskupem, to chyba był wtedy arcybiskupem, się spotykacie z tymi Niemcami? A on mi powiedział tak, no jak mamy żyć dalej obok siebie? Mamy się dalej rżnąć? No właśnie. Musimy coś z tym zrobić. Dobrze, to ja bym tutaj przeszedł do następnego filmu, który niejako jakby był też i tym tematem stosunków polsko-niemieckich, jakbyśmy tutaj dalej kontynuowali i przez pryzmat pana filmu. Film pod tytułem A jeśli ktoś zapuka? Film zrealizowany przez pana zaraz po książce Tomasa Grossa, Sąsiedzi. I teraz... Czy to jest film zrobiony na zlecenie? Czy pan takim porywem po przeczytaniu tej książki chciał ten film zrealizować? Czym pan tak naprawdę się kierował, realizując ten film, no bądź co bądź, no niezbyt ciekawym, może ciekawym, ale niezbyt atrakcyjnym temacie, a nawet bym powiedział no, tragicznym? Następnie muszę powiedzieć, że nie realizowałem żadnego filmu na żadne zlecenie. Tak. Nigdy. Nigdy. Czyli jest to zawsze autorskie... Jest to jakiś tam pomysł, czy mojej żony, czy moich... jakoś to, że, czy albo coś nas zafascynowało, albo co nas zaciekawiło. Z Jedwabnym była historia tego rodzaju, że jest to... To nie było natychmiast po książce Grossa. Natomiast było bardzo dużo różnych dyskusji na temat Grossa, Jedwabnego i naszych stosunków z polskimi... Polakami pochodzenia żydowskiego. Należało tak powiedzieć, tak samo o panu Braunerze powinienem powiedzieć. To był Polak, jak on sam mówi, no ja więcej mówiłem po polsku dłużej niż po niemiecku. I to powstało nam pomysł, żeby to była jakaś odpowiedź, ale nie odpowiedź na zasadzie kto, ile, dlaczego, dochodzić, kto, czy strzelano, czy nie strzelano. Kto winny, czy... kto niewinny. To nie jest ten... Nie czarno-białe. Jest to, taki... tak, nie, to nie jest dyskusja, żeby się kłócić o pewne detale tej tragicznej historii, strasznej, tylko żeby każdy na to mógł spojrzeć jak gdyby przez pryzmat, nie wiem, czasami swojego życia, czasami się zastanowić, czasami spojrzeć w lustro, czy czasami te wypowiedzi o naszych sąsiadach z innej wiary, czy ten, że to powinniśmy na to chyba spojrzeć w stronę jakiejś moralnej. Ludzkości, bardziej ludzkiej. Zastanowić się nad tym. A może zarzuca nam się, że za mało żeśmy zrobili. Tam jest też odpowiedź, jak można było zrobić więcej, jak profesor Żbikowski z Instytutu Żydowskiego mówi, no jak można było w zasadzie zrobić więcej, skoro ci nasi
obywatele pochodzenia żydowskiego, 12 bodajże, niektórzy mówią może góra 15%, mówili po polsku. To cóż ten Polak nawet jakby chciał mógł zrobić, tak, kiedy to natychmiast ktoś otwierał twarz i już było wiadomo, kim on jest. Że troszkę żyli obok siebie, ale nie do końca ze sobą. Ale nie do końca ze sobą. No właśnie. Cały czas to coś takiego było. Ja bym poprosił teraz, Jacku, o fragment tego filmu i właśnie wypowiedzi profesorów i również Shebaha Weissa, byłego ambasadora Izraela w Polsce. Studoła w Jedwabnem stała się symbolem barbarzyzmu, dzikości, nieludzkości. Ale ja znam inne studoły też. Ta studoła na podwórzu pani i pana rodziny góralów, w której oni ukryli moją mamusię, Genię, moją siostrę Mili, świętej pamięci, i mnie. I ujawiają się na tym podwórzu koło tej studoły gestapowce na tych motocyklach. To dzisiaj, jak ja słyszę taki dźwięk takiego motocykla z tą łódeczką, tą trójką, ja widzę przed moimi oczami gestapowca, schodzą. My ich widzimy. Każde słowo słychać. My leżymy tam pod tą sianą i oni krzyczą: Juden, Juden, Juden! Ta biedna pani góralowa mówi: nie, 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 nie. Ona nie mówi po niemiecku, ale ona wie, co znaczy Juden. Oni wchodzą tam na górę, szukają i po 5-6 minutach wyjeżdżają. To jest moja studia. Jestem pewien, że jakby nie Hitler, nie faszyzm niemiecki, jakby nie okupacja. No tak, piękne słowa Shebaha Weissa, że tych stodół to było kilka. I tą najważniejszą jego stodołą, co właśnie opowiedział, jak ją zapamiętał. Czy to są słowa przez ciebie napisane, czy rzeczywiście on tak Nie, na pewno sądzi? Nie wkładam w dokumencie albo coś zbliżonym do dokumentu, nie kładam w usta nikomu swoich słów. To przede wszystkim. Różnie to u dokumentalistów wygląda, bo niejednokrotnie bywa. I grają. Można mają być autentyczni, a jednak grają. Powiem tak, że można by coś takiego było użyć w momencie, kiedy temu rozmówcy coś nie wychodzi, coś powiedział to, a potem nie może pomóc mu w tym. To może tak, ale nie zmieniać jakiegoś sensu. To jest absurd. Do tego filmu doszło również poprzez to, że ja zainteresowaliśmy się tym razem z żoną tym tematem i zadzwoniłem do profesora Shebaha Weissa, że mam zamiar coś takiego robić, co troszkę będzie o Jedwabnym, ale nie tylko, w ogóle o stosunkach polsko-żydowskich i tak dalej. Czy on by nie wziął w tym udziału? I ja mówię, no bo to taka tragiczna, strasznie historia i tak naprawdę do końca nie zawsze, jeszcze nie wyjaśniona tak naprawdę ta stodoła. On mi przerywa i mówi, ale to nie była jedna stodoła. Ja mówię, no tak, wiem, jeszcze była Wizna, jeszcze był Radziłów i tak dalej, i tak dalej. Dużo takich przykrych kart w historii. Tak, i ja mówię, to były jeszcze inne. A on mówi, a nie, to nie o taką stodołę mi chodzi. Mnie chodzi o taką stodołę, w której ja się uratowałem. Piękne. I to mnie bardzo wzruszyło, co on powiedział, bo rzadko się jednak z pewnych, bo są, muszę od razu powiedzieć, są grupy, nazwijmy żydowskie, naprawdę różne. My w Polsce wrzucamy wszystkich bardzo często do jednego wora. Czy to pochodzeniowego z wora, czy zachowań różnych i tak dalej, i tak dalej.
My bardzo często wszystkich wrzucamy do jednego. Żydzi to to. Ujednolicamy, uproszczamy. A to tak nie jest. To tak nie jest naturalnie. W tej nacji też są różne opcje i też są różni, niektórzy różnie widzą. My wyciągamy to, co nam czasami pewne akurat stereotypy pasuje. Po prostu tutaj jeszcze albo co nam akurat pasuje do pewnej czasów, kiedy tutaj ich te starsze pokolenia pamiętają. I tu nagle profesor Weiss mówi coś takiego, co mnie, ja akurat nie znałem tej wypowiedzi, ona ponoć była znana, ja akurat nie znałem. I to było też tym impulsem, żeby również on wziął w tym udział. Wpisuje w pana film, bo oglądając ten film, on mi się bardzo podobał też za pewną symbolikę. Tutaj nie było takiego właśnie podziału źli, dobrzy i ofiary i Kaci. Bo tu nawet nie o to chodzi. Właśnie. I ten film ma tą właśnie taką magię. Jakby w całej tej tragedii, w całym, w tym po prostu strasznej historii jest pewna magia, którą się po prostu panu udało uchwycić. I po prostu ten film jakby odróżnieniu od innych tego rodzaju filmów, które poruszają te takie tematy, ten właśnie film bardzo mi się pana podoba. Bardzo mi się to podoba, że pan mówi. Równocześnie państwu bardzo ten film polecam, a jeśli ktoś zapuka, jest to film do obejrzenia. Tam jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem jeszcze powiedzieć, bo to się zapomina w takiej rozmowie na żywo. Film się kończy taką uchyleniem drzwi. I tam jest taka wypowiedź jednego z rozmówców, który mówi, bohaterem się bywa. Nie jest się zawsze, nie jest się z urodzenia. I czasami się jest tchórzem, a za chwilę można być bohaterem, a czasami odwrotnie. I zdarzają się takie historie, że wpuścić, nie wpuścić, to było częste w czasie wojny, że ten Żyd, pukając do drzwi, wpuścić go czy nie wpuścić. Jak go wpuszczę, państwo zdobycie, jak też powiedziane. To się wiąże. Dobrze. Pozostajemy we wsi, pozostajemy w tych kręgach wiejskich, ale już historycznie, czasowo się przemieszczamy do XXI wieku i na pańską wieś Ballada z mostem w tle. Film kolejny, film dokumentalny, film z 2009 roku opowiadający historię pewnej rodziny mieszkającej sobie na wsi, za rzeką. No właściwie ta rzeka to ich odcina od reszty świata, tak jak jest w tytule, że z mostem w tle. Proszę mi powiedzieć, za chwileczkę się państwo przekonają, o czym ja mówię, ale najpierw pytanie, skąd pan trafił na tą wieś? Proszę, skąd? Jak pan trafił? Ja lubię fotografować i mieszkałem od tego miejsca. Pojeździliśmy tam na wakacje. Jakieś 50 kilometrów. I gdzieś zobaczyłem taki prawie że wiszący, zdjęcie takiego wiszącego mostu. I próbowałem dociec, gdzie to w ogóle jest, mniej więcej. No i odnalazłem, jeździłem sobie rowerem jeszcze, fotografując różne ciekawe miejsca. No i stąd trafiłem na podwórko pana Józefa. Dobrze. Wobec tego jedziemy na podwórko pana Józefa i jego rodziny w filmie Ballada z wiszącym mostem w tle. Proszę Jacku o fragment filmu. Jedynka. Polskie Radio. W kraju i ze świata wiadomość jedynki. Ostatni weekend był rekordowy pod względem liczby zatrzymanych kierujących pod wpływem alkoholu. W całej Polsce funkcjonariusze złapali blisko 2,5 tysiąca nietrzeźwych kierowców. Używana przez czeczeńskich rebeliantów strona internetowa kafkacenter.com potwierdziła wiadomość o śmierci Szamila Basajewa. Według przytoczonej tam wypowiedzi przedstawiciela rebelianckiego czeczeńskiego parlamentu Abu Umara oraz trzej jego towarzysze broni zginęli w rezultacie przypadkowej eksplozji ciężarówki z materiałem wybuchowym. Ja.
No ale taki prosty ludzie ze wsi, co mi się zdaje, że czasami mają lepiej w głowie jak tacy, co na przykład są aktorami. Ja uważam, że za aktorkę no, to jest proste życie, no takie troszkę za bardzo takie no wesołe. Ja tam myślę lepiej, żeby pracować z pracy rąk, a nie tak, na przykład takie sobie, takie co jest dlatego, co na przykład nie ma dzieci, nie ma tak, co jest sam kawaler czy panna, no to, to jest takie raczej inne. Hej! Prawie powinny rozumieć słowa, a nie tak. Za komuny to pan napisał podanie gdzieś, czy coś, nie? Czy umorzyli, czy pokierowali, gdzie się trzeba udać, a teraz to nie ma nic. Balada z mostem w tle. Jak pan trafił do tej rodziny? No już powiedzieliśmy, że fotografował pan sobie okolice i nagle trafia na taką wieś. I w którym momencie pan pomyślał, to jest tło do mojego filmu, albo to są moi aktorzy do mojego filmu? W którym momencie, jak w ogóle oni zareagowali, jak pan przyszedł, spotkał się z nimi i w sumie zaproponował od razu film, czy to trochę trwało, zaprzyjaźniliście się i tak dalej, i tak dalej? To jest... To trochę trwało. Właśnie. Znaczy pierwsza wersja była, ja chciałem tam troszkę zrobić zdjęć i na tym, no to, a to niech pan zrobi, to pan Józef powiedział, to tam mu zrobiłem parę portretów i takich pan. I wracając dopiero, wróciłem do domu i zastanawiam się, nie, to jest temat na film. Ci ludzie są strasznie ciekawi, są tak nieprawdopodobnie autentyczni, że warto coś tu zrobić. Ale co i jak, to naprawdę... Tak chyba powinien wyglądać dokument moim zdaniem, że nie przychodzę z konkretną, no bywają różne dokumenty, że z konkretnym jak gdyby celem i w ogóle, tylko nie wiem co z tego wyniknie. Ja po prostu zaczynam robić o nich film i zobaczę co z tego wyniknie. I to trwało prawie 2 lata. Ale proszę mi powiedzieć, bo jak oni... W ogóle przyjęli pana, oni się zgodzili, żeby pan z nimi obcował, był w mieszkaniu, uczestniczył w rytuałach codziennych, jak później zobaczymy, praktycznie był pan od śniadania, obiadu do kolacji i to jakby był pan uczestnikiem tej rodziny. To jakby pan sobie, tak wyobrażam sobie, filmował ogródki, pola, krówki, no to okej, no to, ale tu pan jest uczestnikiem wręcz tej rodziny. Jak to się panu udało? Jak oni pana zaakceptowali? No to było, nie było zbyt proste. To znaczy tam w sumie przy realizacji tego filmu ja byłem może 40 razy tam. I oni nie bardzo sobie zdawali sprawę, ile to będzie trwało. Oni myśleli, że wpadnę tam raz czy dwa, zrobię jakieś zdjęcia i film jest gotowy. Jak ja im powiedziałem, że przyjeżdżam po jakiś tam tygodniu, 2 czy 3 znowu jakiś raz, to co, znowu? Ja mówię, no nie, to się tak nie da szybko i tak dalej, i tak dalej. Bardziej protestowała żona pana Józefa. Jemu się to nawet jakoś w pewnym sensie podobało, co my robimy, ponieważ ja nie przychodziłem, przyjeżdżałem z kamerą i nie mówiłem, rozstawiamy, robimy. Nie, czegoś takiego w ogóle nie było. Przyszliśmy, pogadali o tym i tak dalej. A co pan będzie dzisiaj robił? A to, a to idę z krową, a to tamto, to tamto. A mogę przy tym, a to niech sobie pan idzie. I to tak powoli narastała, ja wiem, czy sympatia, to trudno powiedzieć. Takie zrozumienie, ja robię se swoją krówkę albo coś tam, a on se coś tam też robi. No niech ale są bardzo wdzięczne do kamery, oni opowiadają bardzo szczerze i otwarcie, wręcz to jakby... Jak ja to osiągnąłem? Oni tutaj właśnie członka rodziny by mieli Bo ja ich nie naciskałem pytaniami. To wynikało z czasami z jakichś rozmów. Kamera stała, coś tam zaczęli gadać, ja ją włączyłem i zobaczyłem, co z tego dalej wynika. Reality show. Tak, no w pewnym sensie, były momenty, bo to się tak nie da, bo gdzieś mi tam wyjdzie zaraz w bok czy coś takiego. Tak. Ale to był pewien rodzaj rozmowy kamery z tymi ludźmi, bo ja tam w paru momentach dopowiadam. Jak on tam strzelił parę takich rzeczy, to ja mówię, Jezus Maria, Panie Józefie, co Pan mówi? Ja powiem Panu tak. I oni to chyba jakby zaakceptowali tą kamerę w jakiś dziwny sposób, że trochę jestem swój chłop. Po mistrzowsku Pan pogadać. To zrobił. Po mistrzowsku Pan to zrobił, bo oglądając
ten dokument, no po prostu ja widzę pana jako wręcz tą integralną część tej rodziny, wręcz która została dopuszczona do ich życia. Ich życia, dosłownie. I co jeszcze w tym filmie bardzo, bardzo mi się podoba i uważam, to jest wielką zaletą pana filmu, bo widziałem kilka filmów właśnie o tej społeczności, która nie załapała się na ten pociąg sukcesu po 89 roku. Jak tutaj nasz główny bohater mówi, że kiedyś miał się gdzieś do kogoś udać, z jakimś podaniem o pomoc, a teraz nie ma nic. Prawda? Więc też takich filmów troszkę powstało, ale pana film, to muszę powiedzieć, widzą zareklamować jak najbardziej, że w odróżnieniu na przykład od filmu Arizona, gdzie był podobny temat, no tam zupełnie był rozpad i zupełnie degrengolada tych ludzi mieszkających na wsi. Tym, którym się udało, to się udało, a tym, którym nie, to nie, to skończyli pod sklepem. U pana wręcz odwrotnie. Są ludzie pełni optymizmu, pełni radości, cieszą się tym życiem. Jakie jest, takie jest. Mogło być nie wiadomo lepsze o ten most, bo tu głównym punktem jest ten most. W końcu został wyremontowany. Właśnie, ale... który ich od tego świata ich odciął dosyć skutecznie, ale oni tam nie narzekają, nie biadolą. Znaczy nie poddają się. Nie poddają się. I to jest ogromną wartością tego filmu. Ja panu gratuluję umiejętnego tego uchwycenia, że to jest dla mnie zrozumiałe i wręcz kocham tych bohaterów. Ja nie lubię beznadziei. To znaczy nie lubię pokazywać wyłącznie brudu, wyłącznie dna, wyłącznie beznadziei, nic się nie uda, nic się nie da i tak dalej. I u nich jest cienko, no naprawdę jest cienko, ale oni jakoś uważają, no dobrze, no tak jest. Ale z wypowiedzi ich tam jest dobrze, może nie jest, nie wiadomo jak tam, najbardziej bogato, ale ważne, że jest kasiora na konto 10. Na konto, 5 zł. 5 zł, nie 10. Poprosimy Państwo, Jacko. Ale nie zapominajcie Państwo jeszcze jednej rzeczy, że film robiony był 11-12 lat temu. Chciałem go zrobić dalszą część po 5 latach. Ja robiłem go sam, bez żadnego wsparcia, żadnej telewizji. Zresztą nawet telewizja nie chciała go pokazać w tamtych czasach. Ten film został pokazany w Planet, więc nie było szans na dalszą realizację. Chciałem zobaczyć, czy coś się tam po latach zmieniło. Teraz. Tak. No teraz nie wiadomo, czy pan Józef żyje. Już miał wtedy 74 lata, tyle ile ja dzisiaj. Chciałem to zobaczyć, czy tam coś się zmieniło. Nie wiem tego nawet. No to może będzie okazja jeszcze tam pojechać i zobaczyć. Zapraszamy na drugi fragment Ballady z mostem w tle. Ubierz się, obuzie! Nie wiem, czy on się ubierze, bo ona jest pani grzeczna. Weź, no to na powiedz, niech się ubierze. Słyszysz? Ty, twoja córcia, niech się ubierze. To pani ma też teraz urlop, tak? Taki trochę przymusowy. Teraz jest troszkę taki, postój. Ale myślę, że już od stycznia ruszę, że do pracy pójdę. I Kasiora będzie 10 co miesiąc na koncie i wtedy już. No nie? Otworzyła sobie pani konto. No to nie, co będę czekać na inne konto? Pierwszą wypłatę dałam na tego mojego męża konto, a teraz sobie założyłam swoje konto. Żeby było bliżej, co tam będę. Ja mi tam konto zabrało 10 zł, to tu mi bierze niecałe 5, no to jeszcze co? 5 zł już jest na co inne. Nie chodzi o to, no ale... Każdy powinien mieć swoje, nie? Tak myślę, albo wspólne. Ale... Mówiły jaskółki, że niedobre spółki. Chodź, kocie, dalej najlepszy. Kacur przyjdzie w nocy, pomruczy i ucieknie. No. Nie zapomnijcie Państwo, już to mówiłem. To jednak jest kilkanaście lat temu i miejmy nadzieję, że coś się tam zmieniło. Nie wiemy.
Ja myślę, że to jest pewna specyfika u takich ludzi, którzy nie oczekują być może od życia zbyt wiele. Oni uważają, że tak jak mają, to nie jest źle, mogłoby być lepiej, ale im to jak gdyby w pewnym sensie wystarcza. Oni z tą ziemią są zrośnięci w jakiś sposób. Oni nie chcą wypłynąć gdzieś, wyskoczyć. Im to nie jest potrzebne. I w momencie, jak się spotkają z takimi ludźmi jak my, że nie przyjechała ekipa oglądać ich dziwne, biedne życie, tylko przychodzą, raz kręcą, raz pogadają, potem pojadą, nic nie robią. Oni zaczynają tych ludzi akceptować jako właśnie troszkę swoich. Że oni bardzo żyją zgodnie z naturą. Tak, tutaj czas tak. Im tak wyznacza natura. Oni muszą sobie dorobić właściwie. Pieniądze. Ta pani Bożenka jeździ tam coś, bardzo ciężko pracuje. Ona tam chora pojechała do jakiejś pracy. To jest bardzo ciężkie życie. A mimo wszystko to jakoś... Ale jest ten optymizm. Tak. Ten most został w końcu tam... Oni sami go zrobili to, kiedyś. Ten na początku, tak. Ale tak, czy tak. Już w sumie po twoim filmie, czy... Nie. To czy... w trakcie filmu mojego to trwało prawie 2 lata, ta realizacja. Tak. Oni sami gdzieś ten most podreperowali. Ale czy to później skutkowało już profesjonalnym, prawdziwym mostem? Nie, który, skąd? Jak... Przejechać samochód, nie sądzę, rower? Żeby tam ten most był zrobiony. To nie tym sądzę. Bardziej trzeba tam pojechać i to sprawdzić. Dobrze, to była ballada z mostem w tle. Ja bardzo Państwu ten film polecam. Film no, jest do obejrzenia w internecie. Ten film był w selekcji w Strasburgu w 20-lecie przełomu w Polsce i 5-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Był bardzo dobrze przyjęty w głównej selekcji. Ale potem chyba przepadł, bo mi się wydaje, że jak to są takie rocznicowe historie, to zauważają. To zazwyczaj musi być coś na hura. To nie jest optymistyczne, ale to nie jest pesymistyczne. Nie. To tu powinna być jakaś, że coś zbudowali, tak, cośmy zrobili. Tak, no propagandowo, tutaj tego nie ma. Nie ma właśnie, propagandy. Tutaj propagandy nie ma, tu jest naturalizm. Dobrze. Panie Włodzimierzu, obejrzeliśmy kilka filmów produkcji polskiej, ale z tego, co ja wiem, to również ma pan na koncie film za granicą. I to tą daleką granicą, w dosyć orientalnym kontynencie, Afryka. Cóż pan tam wyprawiał? Cóż pan tam na safari filmowe jeździł? Jakie pan tam filmy kręcił? Sam jestem ciekawy i myślę, że również i nasza publiczność. Powiem krótko, znalazłem się tam... poprzez... Ja byłem w delegacji. Nazwijmy to tak. Telewizja to była Polska. 5-letnia delegacja. Telewizja Polska. Pana tam nie, delegacja to była telewizja Westdeutscher Rundfunk. Ja wylądowałem w końcu w swoim zawodzie w Niemczech i pracowałem jako operator w Niemczech. Stamtąd też wyjechałem do Afryki. To jest stacja telewizyjna, tak? Proszę? To jest stacja telewizyjna. Stacja telewizyjna. Największa w Europie. No proszę. Westdeutscher Rundfunk jest ponoć największą stacją Europy. I tam wyjechałem jako operator. Tam jest, Niemcy mają tam swoje studia. Jedno ze studiów było w Nairobi. I tam żeśmy się przenieśli jako cała rodzina. I tam również to, co robiliśmy... Ale to... tam pan pracował dla telewizji? Dla telewizji niemieckiej. Ale z tego, co... Ale miałem swój sprzęt. Poprosiłem swoją firmę, czy nie byłaby skłonna mi pozwolić od czasu do czasu zrobić coś dla Polski. No i się na to zgodzili, więc to nie było nic, że ja coś na lewo sobie robię, czy po cichu, tylko to było wszystko oficjalnie, bo czasami było trochę czasu, ponieważ się wyjechało na jakiś film na tydzień czy na dwa, potem trzeba było w tej Afryce organizować następne wyjazdy, co organizowało studio, nowe wizy i tak dalej, i tak dalej. I ja miałem jak gdyby trochę czasu. Ja nie miałem jak gdyby, powiedzmy, nic do roboty. Tak. W tym studio się coś tam czasami robiło, ale to nie było tak, że ja byłem zajęty od rana do wieczora. W związku z tym mogłem sobie wykorzystać i robić swoje. I tak to też to powstało parę... No właśnie, 10 filmów afrykańskich. Jakie to film? O, i pełnometrażowe dokumenty? No różne są te długości. Dwa są chyba po 50 minut. Nie, jeden ma godzinę, jeden ma 50 parę minut, reszta ma tak po kilkadziesiąt minut również, tak. No panie Włodzimierzu, no takim ważniejszym filmem, bym powiedział nawet i dla Polski, to pan zrobił biograficzny film o jednym z ostatnich
arystokratycznych członków polskiej rodziny. Może pan by parę słów na ten temat powiedział, o kogo chodzi. No, to jest, znaczącej rodziny. To jest, to jest rodzina Sapiehów. Jedna z siedmiu, jak się mówi, najważniejszych arystokratycznych rodzin w historii Polski. Była to rodzina dość ciekawa, jak dowiedzieliśmy się z żoną od księcia Sapiehy, że ja mówiliśmy, rozmawialiśmy wiele, byliśmy wielokrotnie przecież u niego w domu i mówię, no zawsze z tymi arystokratami bywało różnie. Bywali i branicy, bywali i tacy. Zamojscy, bywali tacy. No ja mówię o branickich w sensie pewnej zdrady, jak się uważa, że to jednak była zdrada, do czego doszło do rozbiorów. Mówi, no różnie było, ale u nas tych zdrajców to nie było w tych Ale tych to Sapiechu. Był ten ostatni Sapieha, syn byłego premiera II Rzeczypospolitej, czy wnuczek? Nie premiera, on był ministrem spraw zagranicznych. Ministrem, przepraszam, ministrem. To był syn ministra spraw zagranicznych. Bo Grabski był premierem. Tak, tak. On był ten, to jest ten... To jest ten syn, tak? Ten jest jego syn. Ten tak. Jego syn. I zresztą ten jego ojciec tam też wylądował w końcu w Nairobi. Dobrze. To zanim przejdziemy do dalszej rozmowy na temat tego filmu, ja poproszę Jacka o fragment i może tutaj widzowie teraz zobaczą, o czym mówimy. Po zapłaceniu biletu do Nairobi miałem razem z żoną pakiet papierosów i $2.25. Takieśmy przyjechali do Afryki. Misterium życia to jest misterium pana Eustachego Sapiehy. Jak na niego pan trafił w Afryce? Coś to było za niesamowity przypadek? Czy pan wiedział wcześniej? Znowu trochę dzięki swojej żonie. Musimy żonę zaprosić na następne spotkanie. Tak myślę, niewątpliwie. Tak myślę. Jeśli nas teraz ogląda, to pozdrawiamy pana żonę i już teraz rezerwujemy dla pana żony i dla pana oczywiście czas, ale przy pełnej publiczności, przy pełnej sali kinowej. Powiem tak, Afryka fascynowała mnie zawsze. Chciałem tam zawsze pojechać. Natomiast to się zdarzyło w taki sposób, że jak się okazało, że do studia Nairobi mógłbym się tam wybrać, to trzeba było oczywiście bewerbung napisać, bo musieli zgodzić się na to i tak dalej, ale przez przypadek się okazało, mówię żonie, że jest taka możliwość, a ona mówi, a zaraz, zaraz, bo moja ciocia, ma ciocię, siostra swojej mamy, mieszka w Szwajcarii i ona jest przyjaciółką, nim są zaprzyjaźnieni siostrą Sapiehy w Szwajcarii. Mhm. Jedna z sióstr Sapiehy mieszkała w Szwajcarii. My otwieramy parę dni później, otwieramy gazetę. Tam jest Sapiehowie w Nairobi. Artykuł. I mówię, co? Nie, to chyba wyjedziemy. Co się okazało?
że rzeczywiście oni tam mieszkali w Nairobi. Ten książę Sapieha, a jego siostra była w Zurichu. Nie w Zurichu, tylko w Bazylei chyba mieszkała. I on mówi, jak chcecie tam wyjechać, to ja tam skontaktuję jakoś poprzez nią, ciocia mojej żony, z Sapiechami, to się zobaczysz, bo ja miałem wyjechać najpierw na taki rekonesans, czy ja tam chcę. Aha, bo nie każdy chciał, no tak, niektórzy klimat, się bali, różne rzeczy się działy tam oczywiście. No więc ja, okej, jadę, no już, ale już miałem kontakt poprzez ten, że zadzwoniłem na Wielkanoc do nich, a mówią, to żebym przyjechał na święta, na Wielkanoc do nich wpadł na ten. No i tak się żeśmy się poznali. Mhm. Jak zobaczyłem, jak to wygląda, no to mówię, trzeba koniecznie zrobić film. No tak. I film przedstawia, cóż, czym się zajmował. Jak do tego doszło, dlaczego on tam wylądował. No nie miał gdzie wracać. No tak, Polska no raczej on był w Oflagu, jako żołnierz, kawalerzysta. Dostał się do niewoli, wylądował w Niemczech. Był w niewoli. Potem jak zostali wyzwoleni przez Anglików i Amerykanów, to on no nie miał gdzie wracać. Jego dom został potem... No nie wziął domu ze sobą? Proszę? Nie wziął ze sobą domu? No nie, niestety. Nic nie wziął. Nic nie wziął. Przyjechał do Afryki, jak mówi w filmie, z dwoma dolarami. Mhm. Nic, wszystko stracił. Potem w filmie on mówi, jak pojechałem w 90-tych latach odszukać swojego miejsca zamieszkania, gdzie żył, gdzie się urodził. To jest Białoruś obecnie. Nie było nic. Nie mogłem odnaleźć miejsca. Z trudem odnalazłem resztki fundamentów naszego domu. Wszystko zostało zniszczone, wyrzucone, spalone. Wyrzucili nas wszystkich. Uciekł. Taka jest taka scena. On ucieka z tym. Rozmawiamy razem i on nagle leci. I widzę, że ma łzy w oczach. Czyli on tam, on był tam raz tylko, tak? Tak. Już po tym powrocie. No i właściwie tak. Nie było po co tam nie było, wracać. Nic nie było. Nie było nic. Nic. Nic nie było. Ale był w gruncie rzeczy człowiekiem tam szczęśliwym? Myślę, że tak. Ale właśnie w tym filmie też jest tak powiedziane, tak, tam jej się tu podoba i w ogóle, ale jak jadę tam, to mnie się aż tak przykro robi. Jak jadę tam i zobaczę te brzuski. Mm. Te nasze brzuski. Tak. Mhm. Rozumiem. No to jest taka podróż sentymentalna. No tak, opowieść nie. Historii człowieka, który no, jakby no, trochę nie z większość naszej woli. Większość życia przeżył w Afryce. Właśnie i tam przeżył, ale jak tutaj mówimy, to raczej był człowiekiem szczęśliwym i spełnionym. No myślę, że tak. To on w ogóle miał taką naturę właśnie, że on sobie zawsze radził, on tam opowiada, że krzesła tośmy sobie robili sami, dachu nie było, jakiś dom i tak dalej, który tam budował, bo nie miał przecież pieniędzy. Najpierw zajmował się myślistwem, a potem myślistwem się już nie zajmował, ale strzelał rzadko. Tak. Powiedział, że raczej bardziej w obronie własnej niż naprawdę. Ale też, że pan ma taki dar, i ja tak sobie pozwolę na taką konkluzję, docierania do ludzkich serc. Bo i tutaj, ta ballada, te jedwabne, i teraz ten pan książę Sapieha, panu się otwierają szeroko sercem, pan z kamerą filmuje. To jest, no ja to się jest nie taki mogę... dar, który nie wiem, czy dokumentalista nauczy się w szkole, czy to jest taki dar już troszeczkę. Trudno mi powiedzieć. Moja żona... Nie, trudno mi powiedzieć. Moja żona mówi, że ludzie mnie lubią. No właśnie, też właśnie. I pana przede wszystkim twórczość. Jeszcze chciałbym zapytać, bo pan kilka filmów nakręcił w Afryce. Specyfika tam kręcenia filmów to zupełnie inny materiał, inny kraj, inny kontynent. Właśnie, proszę parę słów powiedzieć w odróżnieniu, jak tutaj w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, a w Afryce. Na co się jest najbardziej narażony? Wie pan, ja myślę, że oczywiście jest i Afryka dzika i trzeba na to uważać, że nie wszędzie można wyjść z samochodu. Nadal. No nie wszędzie. Bo może się przypadek zdarzyć nieprzyjemny. Były tam różne historie. Nie będę wszystkich opowiadał. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, to ludzie są, chciałbym powiedzieć, również trochę do Polaków. Strasznie przyjaźni. My, przykro czasami, jak my jesteśmy o tych paru latach w Polsce, że
a to tacy, a to my ciągle mamy, a to jakiś tam, a to brudny, a to taki, a taki owak. Nie. Nic takiego nie ma. To są dalej ludzie strasznie przyjaźni. Mhm. Oczywiście miasto duże, jak Nairobi, czy wszystkie duże miasta mają swoją specyfikę. Jest i złodziejstwo, jest i bandytyzm wszędzie. Natomiast jak pan się gdziekolwiek indziej zdarzy, to oni są chętni i pomocni. Natomiast jeśli chodzi o kręcenie, zaczyna być pewien problem. Bo oni, ponieważ z tego swojej przyjaźni do człowieka, oni by ci nawet wszystko zrobili. I od razu ci się ustawią do zdjęcia, po herbacie. Już nie ma żadnego autentyzmu. Aha, to oni już grają. Oni już są oni po prostu przed kamerą, wiedzą. Ja mu to zrobię, tak. Proszę bardzo. Wiele rzeczy trzeba niestety trochę ukrywać, trochę udawać, że ja nie robię, że to, żeby złamać ten autentyzm. Ale problemu z tymi ludźmi nie ma żadnego. Kompletnie. Czyli tam spokojnie można ze sprzętem nie bać się, że zaraz ktoś go wyniesie na plecach, zaraz się tylko odwrócimy. No tu bym znowu co innego jeszcze powiedział. Właśnie, no. Bo są również bandyckie bandy. No są. No to jak wszędzie. Jak wszędzie. No. Ale niech pan sobie wyobrazi, że pan gdzieś tam jedzie i panu ci sami Afrykanie mówią, tam nie jedź, albo tam nie jedźcie, bo tam jest niebezpiecznie, tam ktoś tam grasuje. Mhm. Oni to sami powiedzą. Mhm. Ale jako w pracy miał pan jakieś przykre tam doświadczenia? Już realizację dla tej stacji. No, jak robiliśmy taki film o dzieciach ulicy, to zwinęła nas policja w czasie kręcenia, w nocy. Robiliśmy w nocy taką scenę, gdzie ci biedni, młodzi ludzie, dzieci śpią w ruinach takich i palą sobie tam ognisko, żeby się ogrzać, bo to tam wieczorami może tak, być chłodno. Tak, temperatury. I oni wąchają klej, to jest narkotyk. I myśmy taką scenę tam robili i nagle przyjechała policja i nas zwinęła, co my taką koszmarną Afrykę tylko pokazujemy negatywną. Tylko taką. Taką stronę życia. To pod tym kątem. To z policją, tak. Oni nie chcieli, żeby byli Afryka pokazywana negatywnie. Tak? No, była taka i ci ludzie byli biedni i nikt się nimi nie zajmował. To jest oczywiście jest taki, to jest ciekawe. Chyba w żadnym kraju się nie chce pokazywać tej ciemnej strony życia. Nikt nie chce. Nikt nie chce. My też chcemy się tylko pokazać jak najbardziej wspaniale. Tak. A to bywa czasami różnie. Najgorzej jest z nami to, że my każdych innych uważamy za coś gorszego. No jesteśmy takim bardzo egocentrykami. A nie jesteśmy ani szczególni być może, ani nie wyłącznie wspaniali, ale nie wyłącznie tylko źli. Panie Włodzimierzu, to może trzeba wyjechać z Polski, tak jak pan. Żeby to dostrzec. I zauważyć. Że nie jest to tak, tak może i źle. Nie jest tak do końca. Panie Włodzimierzu, wsiadamy w samolot. Tutaj taki umowny. Zapinamy pasy i z Afryki wracamy z powrotem do Polski. Do Polski. Tak. Wracamy do Polski, a dokładnie do lat 70. Panie Włodzimierzu, wiem, że pan współpracował z najwybitniejszymi polskimi reżyserami, między innymi z Krzysztofem Kieślowskim przy filmie Spokój. I mnie już po prostu zżera ta ciekawość, aby pan się wrażeniami podzielił z pracą z Kieślowskim i przede wszystkim też na planie filmowym Spokój. Czy był ten spokój, czy nie było tego spokoju? Jak Krzysztof Kieślowski, jak on na planie, w odróżnieniu od innych reżyserów, jak on ma ten sposób pracy, co panu się najbardziej w oczy rzucił, co pan zapamiętał? No nie przesadzajmy z tą współpracą, bo ja to były początki mojej kariery. Moja droga do filmu była trochę kręta, że tak powiem. Studiowałem politechnikę, potem nawet próbowałem zdawać na uniwersytet, na polonistykę. W końcu wylądowałem jako asystent. W łódzkiej szkole. I potem w łódzkiej szkole wylądowałem i to było dość, ta moja droga jest dość kręta. I u Kieślowskiego ja nie byłem żadnym jego wielkim współpracownikiem, tylko zaczynałem karierę jako asystent operatora. Pan to jest taki skromny też zarazem. No nie, no ale ja mogę... Ale ja się przyjrzałem dobrze w czołówce filmu i tam jest Włodzimierz. No ale jestem tylko asystentem. Asystent, no nie tylko. Myśmy się znali, się rozmawiało i tak dalej. Kieślowski jest bardzo otwartym człowiekiem, ma swój system pracy i on ma... jego system pracy na takich filmach jak ten, ja najbardziej lubię Kieślowskiego, filmy te zrobione w Polsce.
Tak, tak. One są dla mnie najbardziej autentyczne, nie są wykalkulowane. On opowiada to, co jakby wiedział, albo znał, albo widział. Przede wszystkim z tej dokumentalistyki jego to się przekłada na fabułę. Na fabułę, to jest tak. Jak najbardziej... Czy amator, czy właśnie tak, czy spokój. To był bardzo dziwny film, ponieważ to był 56 rok. 76. Ale zanim... przepraszam, że panu przerwę, ja chciałbym, żeby... kolega Jacek włączył fragment. I zaraz porozmawiamy o tym filmie. Miciu. Miciu, wiesz, spokojnie sobie to wszystko muszę załatwić. Powolutku. Miciu, mi się nie spieszy, no. Patrz, popatrz, Miciu, co teraz mam, nie? Patrz. Robotę? Mam. Nie? Mam. Spać? Mam. Zjeść co jest? Dobrze mam, Mieciu, już. Już mam dobrze. Teraz popatrz się, Mieciu. Mieciu, co się dzieje dalej, no? Co się dzieje dalej? Rodzina. Własny kąt. To jest dla mnie pierwsze, Mieciu. Tego nigdy nie miałem, wiesz? Tak, przede wszystkim. Kobita, dzieci, własny kąt. Obiad. Obiad zawsze w domu. Zawsze w domu obiad. Żadne stołówy. Żadne. Żadne bary mleczne. Nic. Mieciu, i tak se to muszę wszystko załatwić. Tak se to wszystko załatwi. To wszystko przy nas. Tu. Tu. Przy was, nie przy was. Tu. Tak jest. Miciu, przecież 2-3 tysiące to wszędzie zarobię, nie? Wszędzie to zarobię. I teraz... Ja... Mało. Ja więcej nie potrzebuję, nie te. Słuchaj, Miciu. Słuchaj, Miety. Pięknie grają, nie? No spokój właśnie, spokój, panie Włodzimierzu. Jaki był to spokój na planie? Mogę powiedzieć tylko tak, że na przykład dialogi, bo są takie ciekawe dialogi, one są pisane właściwie w trakcie. To znaczy głównie pisał Kieślowski razem ze Szturem. Mhm. Albo poprawiał. One były zakreślone, jakoś tam zasygnalizowane, ale oni pisali je, zmieniali je, te dialogi. Film był w 1976 roku. Krótko przed tymi wypadkami radomskimi kręcony. Mhm. Jest to historia człowieka, który po jakimś wyroku, nawet nie wiem jak, to nie był jakiś ważny, wyglądał na to, że przez pomyłkę nawet gdzieś tam się dostał do więzienia. Wyłazi z tego, tak, ten Sztur, Grago, tak. Wyłazi z więzienia i chce wrócić do normalnego życia. Gdzie może? No to wysłali go na budowę. Na budowie różne rzeczy się dziwne działo. Wszyscy wiedzą, że żeby kupić w Polsce ten cement, to się nie można było go kupić, bo trzeba było go zorganizować. Dokładnie, mieć szeroki kontakt. No i to tak się ładnie nazywa. No więc w końcu tam powstaje taka historia, bo tam się okazuje, że kierownik budowy jest podporządkowany, Jerzy Trela, jest z kolei podporządkowany parom, kilku aparatczykom partyjnym, ubecji i tak dalej. I tam znika materiał, coś ginie i tak dalej, i tak dalej. No, kto jest pierwszy podejrzany? No, właśnie on, ponieważ siedział w więzieniu. No więc mają na niego już haka i zapraszają go ci aparatczycy. Przyjeżdża Czarna Wołga. Zapraszają go na rozmowę, żeby go namówić na pewną... współpracę. Współpracę, machlojkę okłamać, zwalić... Przypuszczali to, żeby zwalić winę na tych innych robotników, jego kolegów. I tam jest taka popijacha trochę, on z nimi za bardzo nie pije, coś się tam napił. I on się na to nie zgadza, wywala stół i wychodzi z tego mieszkania, gdzie go tam namawiali ci partyjni. Natomiast ci robotnicy... A ci robotnicy myślą, że on ich przyszedł zdradzić. Zdradził. Że on ich zdradził. Mhm.
popił sobie, dostał coś i nas zdradził. Oni na niego czekają. Jak on wychodzi, to go biją. Tak, ale nie zdradzajmy końcówki tak. filmu. Oczywiście odsyłamy do film do był pomyślany do telewizji jako pełnometrażowe tak, półtorej godziny tak. I miał być przekopiowany do kina. Na 35 tak. do kina. Tak. Potem były wypadki. No właśnie, bo film został od razu skierowany na półkę. Po kolaudacji chyba on no, przeszedł do produkcji, został skończony. Ale, nigdzie nie został pokazany i dopiero w latach 80. Solidarność. Tak. Czy wtedy, jak pan był na planie, jak pan wtedy byliście przy tym filmie, czy zdawał sobie pan z tego sprawę, że takie mogą być konsekwencje? W gruncie rzeczy tak, bo się dużo na ten temat mówiło, że temat jest śliski. Już było się czuło, że tam się coś dzieje, kotłuje w Polsce znowu. Ludzie są niezadowoleni, potem przychodzą potem te podwyżki i są różne protesty i radą. Ale ta atmosfera w tamtych czasach się czuło pewne rzeczy i się mówiło na ten temat. Przejdzie, nie przejdzie ten numer, to. Jest scena, kiedy oni pracują, więźniowie. I gdzieś tam potem ogląda to bywszy wiceminister kultury, nie kultury, tylko kinematografii, Wilhelmi i mówi, przecież w Polsce my nie pracują, u nas więźniowie. A Kieślowski wychodzi do okna i mówi... A kto tam pracuje na tej ulicy, panie ministrze? Oczywiście. Czyli tutaj prawda jest pokazana w tym filmie. Prawda jest pokazana. Najbardziej niewygodna dla władz, ale prawda. A myśmy zakłamywali tą rzeczywistość przez wiele lat. A Kieślowski próbował robić tego no tak, jak jest. Znany, no tak. I niestety, poszedł od razu na półki. Poszedł na półki. Takie jeszcze uczucie, jeżeli tyle się wkłada pracy, energii, serca... I się dowiaduje, że film idzie na półkę. Co czuje artysta? Co pan czuł? Co Kieślowski? Rozmawialiście później na ten temat? Nie, ja z nim właściwie już potem na ten temat nie rozmawiałem, no bo to film jest skolaudowany, zrobiony. Ja robiłem już potem coś innego w innym tym. Tam się tylko dowiadujesz, że film jest zatrzymany. I wtedy już nic nie wiesz. Ja z swojego punktu, co ja robiłem na przykład rzeczy, jak telewizja odrzucała albo nie chciała pokazać pewnych rzeczy. Ballady z mostem tle. No, tak. Nikt tego nie chciał pokazać. No tak. Tłumaczyli to w jakiś sposób, czy nie? Nie. Ja na przykład byłem umówiony z dyrektorem drugiego programu, który już ten miał ze mną podpisać umowę i to był... 99 czy rok, czy coś takiego, 2009. Ja idę do niego, jestem umówiony, a pana dyrektora już nie ma. Aha. Pan dyrektor już został zwolniony. W ciągu dwóch dni się dowiedział. A jak rozmawiałem z kim innym, już nie będę mówił nazwiskami, tak. bo nie chcę, to nie było już zainteresowania. Już film nie był po linii. No tak, no po prostu. Ale już w Nowej Polsce, zmieniają się decydenci, to i zmienia się tak samo i ich punkt widzenia. To by nie było tak, że jak gdyby się obsiedli. I tematy. Dobrze. Nie mówmy o tym. To jeszcze o tym oczywiście porozmawiamy. Ale jeszcze jedną rzecz powiem na końcu. Bardzo proszę. Mówiłem dużo o żonie, ale gdyby również nie moje córki mi pomagały w tych filmach, wielu, to też bym ich chyba nie zrobił, bo to była robota... No nie mógłbym takich filmów zrobić, zamawiając ekipę, która mi przyjeżdża i mówi, no dobra, ile mamy czasu? 2 tygodnie, no dobra, to co robimy? Czy to kino familijne jest, pana filmy? Można by tak było to nazwać. Dobrze. Nie osiągnął pan by nigdy tego efektu, pracując z pełną ekipą, która ma ileś czasu tylko na to. No tak. I pewien budżet i koniec. Ściśle określony czas. Nie ma szans. I koniec. A tu rodzina... Po prostu idzie. Po prostu pomogli sercem, mi, pomagają to mi tam to i to w ten sposób można. Dobrze, to jest jeszcze powodem do tego, aby jeszcze tutaj pana zaprosić drugi raz, ale z rodziną, z żoną i z córkami. Bardzo serdecznie panu dziękuję za uwagę, dziękuję za udzielenie odpowiedzi, dziękuję za przybycie, dziękuję za te fajne, fantastyczne filmy, które pan dotychczas robił i mam nadzieję, że nie to jest jeszcze nie koniec. Następne pytanie, które już mi się tutaj już przychodzi mi na myśl, to czy ma pan już coś w zanadrzu? Jakiś plan? Tak, poprzez również znajomych różnych, którzy mi tam coś opowiedzieli, zainteresował mnie Pieńsk. Ten nieopodal tutaj? Ten Pieńsk, tak.
bo to jest bardzo ciekawe miasteczko z bardzo ciekawą historią i z bardzo ciekawymi ludźmi. No, znam parę osób z Pieńska i są niewątpliwie ciekawe. I są bardzo różni ludzie i mam takie również wrażenie, że ten Pieńsk się jak gdyby nie chciał poddać. No to jest ciekawe. To tego trzeba życzyć pieńszczanom. No i chyba myślę, że jak pan do Pieńska pojedzie, to pan coś tam po prostu zacząłem robić, zrobi. Wirus trochę przerwał. No tak, jak nie ale mam nadzieję, że może jakoś dotrwam. Dobrze, to ja trzymam za powodzenie tego przedsięwzięcia z Pieńskiem w tle, a nawet i w roli głównej. Jeszcze raz ślicznie dziękuję za wizytę w naszym kinie i tak jak powiedziałem, zapraszam na następny raz, ale już przy pełnej, mam nadzieję, Państwa sali, że już wypełnicie już tą salę sobą i tu będziemy bardzo chętnie gościć podyskutował. Pana Włodzimierza z rodziną i tak jak pan Włodzimierz powiedział, podyskutował, nie tylko bardzo tutaj podyskutował. To jest, wszystkie ze mną, filmy są ale jednak do dyskusji. Z publicznością. Bo ja nie lubię, jeszcze jedno powiem, nie lubię, gdyby filmy są takie, ja wiem, co jest białe, a co jest czarne. Ja wam, drodzy widzowie, powiem. To jest tragedia. Tak. Filmy się robi dla publiczności, nie dla siebie, nie, prawda? Nic. Dziękuję ślicznie państwu. Życzę miłego weekendu. Dziękuję jeszcze raz. Ślicznie się kłaniam. Do widzenia. Dziękuję za zaproszenie.